Siemano i witajcie na kanale Gaming Mode. Dzisiaj mam dla was zapowiedziany już jakiś czas temu zestaw modów do Need for Speed Carbon dla Steam Decka oraz PC. Do działania potrzebujecie oczywiście zainstalowane wcześniej pliki z grą oraz aktualizację 1.4. Na 100% paczka będzie działała z oryginalną wersją wydaną w Polsce. Jeśli nie posiadacie własnej kopii, to w tym momencie jedyna opcja tak naprawdę, żeby ją dostać, to portale aukcyjne. I oczywiście wielka prośba, aby pod komentarzami nie było dyskusji na temat żadnych alternatywnych źródeł dystrybucji cyfrowej. Mod, podobnie jak ten do Most Wanted, został udostępniony w dwóch wersjach. Możecie grać zarówno po angielsku, jak i wybrać spolszczoną paczkę. Jeśli chodzi o proces instalacji, to jest całkowicie banalny, o ile macie pod ręką dostęp do komputera z systemem Windows. Po prostu zainstalujcie grę, zaktualizujcie do najnowszej wersji i przenieście te pliki bezpośrednio do Steam Decka, nieważne czy to na kartę pamięci, czy na pamięć wbudowaną, bo działa i tu i tu. Następnie tak naprawdę wypakowujemy zawartość archiwum z modami bezpośrednio do folderu z zainstalowaną grą. Dodajemy nfsc.exe jako grę spoza Steam. Następnie wymuszamy mu działanie z Protonem. Jak zawsze polecam GE. Na ostatniej wersji działa bez najmniejszych problemów. I tak naprawdę ostatni krok to dodanie komendy uruchamiania, którą widzicie na ekranie. Oczywiście zamieszczę ją w opisie filmu, więc wystarczy ją skopiować i wkleić w odpowiednie miejsce. I tak naprawdę w tym momencie grę można już uruchomić. Jeśli chodzi o system Windows, instalacja jest równie prosta. Wypakowujemy paczkę z modami do folderu ze zaktualizowaną i zainstalowaną grą, a następnie uruchamiamy nfsc.exe. W tym przypadku żadne dodatkowe komendy oraz wymuszanie Protona nie są oczywiście konieczne, ale jeśli chcielibyście zmienić choćby rozdzielczość do tej, na której działa wasz PC, to wystarczy w folderze Scripts zedytować plik nfscarbon.widescreenfix.ini i w miejscu, gdzie jest rozdzielczość, wprowadzamy wartość, która nas interesuje. Nie wiem jak z ultra szerokimi monitorami, ale zarówno 16:9, jak i 16:10 działają prawidłowo ze względu na dołączony mod, który automatycznie dostosowuje wyświetlany obraz do rozdzielczości. Tym razem paczka nie zawiera żadnego moda z teksturami, ze względu na to, że nie znalazłem nic godnego uwagi. Testowałem mod Apex, ale nie spodobał mi się wizualnie, co więcej nie chciał działać zupełnie na Steam Decku. Plus jest taki, że tym razem gra włącza się całkowicie błyskawicznie i nie trzeba czekać tak jak w przypadku Most Wanted czy drugiego Undergrounda. A jakość tekstur w tej grze jest zdecydowanie lepsza niż to, co widzieliśmy w poprzednich częściach. Co więcej, pomaga tutaj subtelny motion blur, zdecydowanie zredukowany w stosunku do tego, co było w podstawowej wersji, ale za to mamy poprawione refleksy, oświetlenie, pełne wsparcie dla gamepada i wspomniane wcześniej wsparcie dla monitorów szerokokątnych. Zestaw ma jednak dwa małe problemy, o których chciałem wspomnieć. Po pierwsze, na Steam Decku występuje niewielki problem ze zwolnieniami gry, który udało mi się praktycznie całkowicie wyeliminować poprzez ustawienie odświeżania ekranu na 58 Hz, bez włączania żadnych dodatkowych limiterów. Co ciekawe, problem ten występuje tylko i wyłącznie na Linuxie i nie jestem w stanie zgadnąć, co go powoduje. Druga kwestia jest nieco bardziej poważna, bo od czasu do czasu występuje takie jakby migotanie niewielkich obiektów oraz cieni pod autem. Nie zawsze da się to łatwo odtworzyć, chociaż wydaje mi się, że zawsze występuje w tych samych miejscach. Właśnie z tym dość długo walczyłem, bo starałem się wyeliminować ten problem. No i pomimo kilku godzin zabawy, on nadal występuje i nie mam zielonego pojęcia, co go powoduje. Próbowałem zmieniać przeróżne ustawienia, wywalać moda za modem i wyszło na to, że prawdopodobnie to właśnie widescreen fix powoduje te drobne problemy, a że jest to najważniejszy element tej paczki, to po prostu trzeba się z nimi pogodzić. Wspomniane artefakty są naprawdę minimalne i szczerze sami zobaczcie, czy przez cały materiał udało wam się je wypatrzeć. Moim zdaniem wspomniane wady są na tyle kosmetyczne, że warto przymknąć po prostu na nie oko i cieszyć się grą. A jest czym, bo gra się w to naprawdę świetnie nawet dziś i szczerze, po małym tuningu mogłaby na spokojnie trafić do ponownej sprzedaży. No ale jak przekonaliśmy się nieraz, licencje zarówno na muzykę, jak i na samochody potrafią wywalić grę ze sprzedaży na amen. Na razie kończę z NFS-ami. To jest ostatnia paczka modów, którą przygotowałem. Być może jeszcze wrócę do tej serii. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Aby być na bieżąco, pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Twitterze, na Facebooku. Koniecznie wbijajcie coś na gamingmode.pl. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki i do następnego. Cześć.